Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szczypson i jest to kolejny odcinek na moim kanale. Dzisiaj wyjątkowo sam, ale to nie zmienia faktu, że możesz, kochany widzu, zostawić łapkę w górę. Macie 5 sekund na zostawienie łapki w górę. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Komu się udało, niech się pochwali w komentarzu. Będę czytał komentarze, obiecuję, i kilku osobom postaram się przypiąć serduszko. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku zobaczyłem pewną tabliczkę, która mnie bardzo zaniepokoiła i która znajduje się na placu zabaw, który zbudowałem ostatnio na odcinku, znaczy zbudowaliśmy. Pokazaliśmy wam ostatnio na odcinku wraz z Minki, że zrobiliśmy takie coś dla naszych dzieci w Minecraft. No ale tu się zaczęły dziać bardzo niedobre rzeczy, patrzcie to. Zapłacisz za to, że byłeś profesorem. Nie wiem, co to ma być. Tak na początku podszedłem do tego tak bardzo nie na poważnie, tylko tak, wiecie, z przymrużeniem oka, bo pomyślałem, że to jest po prostu prank od Dave'a czy od Paliona, bo oni wiedzą, że byłem profesorem tutaj w Minecraft. No i myślałem, że to oni tutaj coś wymyślili, że oni chcą mnie tutaj jakoś sprankować. No ale nie wiem, chciałem się was pytać, chciałem wam to pokazać, żebyście też mogli powiedzieć, co o tym sądzicie. Więc możecie koniecznie napiszcie w komentarzu, co o tym sądzicie, co to może być, co to może oznaczać. Ja jestem troszkę przerażony, szczerze przyznam. Nie wiem, co to może oznaczać, mam nadzieję, że to jest to, co Dave napisał, że nie muszę się przejmować. Dobra, ale w każdym razie w dzisiejszym odcinku zajmiemy się inną rzeczą. Czekajcie, tu też jest jakaś tabliczka. Nie ukrywaj się i tak cię znajdę. Co? Co jest grane? Ktoś nam grozi w Minecraft ewidentnie. Nie, dobra, nie idę w tamtą stronę, bo on wie, że ja tam pójdę. To twój koniec, gdzie pójdę, to są tabliczki. Czekajcie, kaczka i siada. O nie, zamroziłem se. Nie wypłynę tą kaczką teraz stąd. Czekajcie, rozwalę. Ty, tam jest kolejna tabliczka. Kordy, koniec. O co tu chodzi? Ej, dobra, to są jakieś kordy, które przydałoby się spisać. Nie mam za bardzo jak je spisać, ale dobra, musimy je zapamiętać. Minus... O kurczę, wpadłem do wody, mi pękł lód pod nogami. Dobra, no nie wiem, czy tam mam iść, ale dobra, pójdziemy, no na potrzeby odcinka tam pójdziemy. Y to olejemy, bo jak znajdziemy X i Z, to po prostu zejdziemy piętro niżej, w sensie na 63, to będziemy pamiętać, pamiętajmy, że około staku, gdzieś tam, prawda, jak stak jest 64, to 63 jesteśmy w tym miejscu, w którym trzeba. Dobra, minus 561 i minus 1250, 561, 1250, 561, 1250. Dobra, musimy znaleźć te kordy w takim razie. Nie będziecie widzieć kordów, bo mam tego kamerkę w tym miejscu, o nie, wpłynąłem w inną łódkę. Nieważne, minus 561, minus 1250. No, minus 200... Ile to było? 251? No to dobrze płynę, dobra, to gdzieś w tamtą stronę jest. Więc musimy w tą stronę płynąć. O kurczę, ale mi jest niewygodnie, tak, czekajcie na F5, będzie łatwiej. Dobra, popłyniemy w tamto miejsce. Nie wiem totalnie, czego się spodziewać, co to ma być, co to są za groźby dla mnie. Ja... nie podoba mi się to, nie podoba mi się to bardzo, ponieważ nie wiem, co ja tutaj komuś zrobiłem, żeby mi tak grozić. Ale dobra, płyniemy. Czy dobrze płynę? Minus 261. No nie no, już płyniemy źle. A nie, to było 561, przepraszam. Nie, to dobrze. To dobrze, to czekajcie, gdzieś w tamtą stronę to jest. I minus 1250. No to też dobrze, dobra, no to gdzieś w tamtą stronę to jest. Czyli gdzieś to jest w Palionowie w każdym razie, więc musimy do Palionowa. O nie. Wpadłem do wody, ale dobra, wystrzelimy się tym flakiem jeszcze raz. Bo... o nie, znowu sobie zamroziłem wszystko. No ale to nieważne, dobra, jesteśmy tu. Minus 500, dobra, idźmy może na minus 500 najpierw, minus 560. O nie, już chyba wiem, gdzie to jest. Nie, to nie może być prawda. Dobra, minus 561, czyli jesteśmy na tym. Minus 561. I tak, w tamtą stronę to jest. Wychodzi na to, że to idzie w stronę domu profesora. Skoro była groźba o to, że byłem profesorem, to może to jest tam właśnie. No nie, ja już... nie, to jest straszne. Ja boję się, co mnie tam spotka. Mam nadzieję, że nic takiego strasznego, ale zobaczymy. Zobaczymy. Tam jest ta wieża, znaczy wieża, Boże, wyspa. Dobra, minus 561. No nie, no to na bank jest ten dom, przecież on jest tutaj na wprost. Dobra, zobaczymy, czy to tutaj jest. I to jeszcze 63, więc to jest... tu 3 w dół, ale dobra. Minus 550... 561. Czyli tu, na wprost. Dobra, wejdźmy do środka, bo to gdzieś w środku jest. 561, 250. W tą stronę to maleje, czyli musimy... dobra, musimy zejść... o dobra, to jest zejście na dół. Nie! 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 Co jest grane? Kto to tu zrobił? Co? Nie, ja nie mogę tak... nie, to jest przesada, zdecydowana przesada, słuchajcie. To na bank zrobił Dave. Nie, chociaż nie wiem w sumie. Ale coś mi grozi w tym Minecrafcie ewidentnie. Jeszcze jakiegoś szkieleta tu w ogóle przypieli do tego. Zrobili jakiegoś golema w ogóle z głową profesora. Nie. Ja się boję tego miejsca. Mnóstwo złota tu mam, ale to są akurat moje rzeczy, które wiem, że tu były. Nie ma tu nic nowego. Ale to jest nowe. Tego tu na bank nie było. Jest głowa profesora. Jest... O nie. Nie wiem, czy pamiętacie, nie wiem, czy oglądacie filmy u Dave'a i u Paliona, ale prawdopodobnie strzelam, że tak. Tam się pojawił ten blok i był jakiś gościu, który podał literę tylko B, że nazywa się na literę B i nie wiemy, kto to jest dokładnie. No i ja nie mogę, to jest dramat, ja nie chcę go poznać. Jeszcze to jest ten sam blok, co on go używa. No nie. I co teraz? Nie, no dobra, ja w takim razie biorę się do... ukrywam się, bunkier robię. Bo nie będę tutaj przecież, tak, nie mogę tak podróżować, on nie może mnie znaleźć. Więc musimy wrócić jak najszybciej do siebę i zrobić gdzieś bunkier. Nie mogę tego zrobić w ogóle koło domu profesora, bo on na pewno ogarnie, że to jest gdzieś tutaj zrobione. Więc musimy szybko uciec gdzieś w jakieś miejsce, w którym nikt mnie nie znajdzie. Tylko gdzie to może być? Gdzie mogę się schować, żeby nikt mnie nie... Dobra, wiem. Słuchajcie, w miejscu, w którym byłem niewiele razy i wydaje mi się, że w podziemiach młynu. Tam będę mógł się spokojnie schować. O nie, o, dobra, musiałem odpłynąć łódką. Szybko, 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 bo w tej wodzie za długo siedzę. W każdej chwili to coś może mnie dorwać. Dobra, lecimy do młynu w takim razie i tam schowamy się, zabunkrujemy, tak żeby nas nikt totalnie nie mógł dorwać. Nie no, kolejna tabliczka, proszę, proszę, żeby to nie była tabliczka od niego. A nie, córka Dave'a zaginęła. O Boże, tu się takie rzeczy dzieją na tym Palionowie. Tu jest co chwilę jakieś tabliczki i co chwilę ktoś nam grozi. Ja bym się nie zdziwił, jakby się okazało, że ten co groził Dave'owi, to jest ten sam, co teraz zrobił mi to i będzie mnie karał za to, że byłem profesorem. Mam nadzieję, że nie. Dobra, jesteśmy w młynie, idziemy na dół i tutaj na dole się gdzieś będziemy musieli zabunkrować. Nie wiem totalnie, gdzie to zrobić, ale zobaczymy, zobaczymy, bo tutaj... O, już wiem, w którym miejscu. Tego miejsca wam jeszcze nie pokazywałem, a to jest miejsce, w którym, no, dzieją się niesamowite rzeczy, patrzcie. Wow, jaka dziura w dół w ogóle, co jest? W tym miejscu możemy jakoś się zabunkrować, tylko ja nie jestem w stanie tam znaczy jestem w stanie zejść, ale nie jestem w stanie tam nic zrobić, więc będziemy potrzebowali jakieś podstawowe rzeczy, typu crafting, piec, jakieś skrzynki. Dobra, tu mamy jakieś skrzynki, weźmy te skrzynki w sumie, żebyśmy tam mogli na dole jakoś się osadlić, że tak powiem. Weźmy sobie jeden piec, weźmy sobie crafting, musimy to wszystko mieć ze sobą, takie najpotrzebniejsze rzeczy. Co tu jeszcze jest takiego potrzebnego? Łóżko by się przydało, dobra, bierzemy łóżko z celi, kosmita i tak zniknął, nie wiadomo co on ze sobą zrobił. Więc dobra, bierzemy wyrok. Poza tym oni tak nie śpi, więc to tam ten. Mamy wyrko. No i teraz możemy zejść na dół i się tam osadzić. Czy mamy wszystko? Bo nie wiem, czy damy radę wrócić już z powrotem. Damy się tu radę wstrzelić? Może być ciężko. Jeszcze tu jest jakiś zombiak. Dobra, cios. Ale dostał petardę. Ej, tu jest strasznie ciemno. No nie, już wiem, czego nie wziąłem. Dobra, ale bierzemy łuk w takim razie. Nie mam strzał! Nie, nie, nie. Musimy wrócić w takim razie po jakieś oświetlenie. Bo przecież nie możemy tak bez oświetlenia. Dobra, czekajcie. Jesteśmy tu. Dobra, damy radę... O, tu jest jakieś oświetlenie. Dobra, bierzemy tą pochodnię w takim razie. Bierzmy ją w łapę. O, i skaczemy na dół. Dobra. Wow, ale się zbagował ten. Dobra, dajemy tutaj pochodnie. No i to jest miejsce, w którym musimy się osadzić. Mam nadzieję, że tu nas nie znajdzie ten ktoś. Dajmy sobie tutaj ten piecyk. Może w tym miejscu. I skrzyneczki. Pum, pum. A, tu nie można tak zrobić. No to tak zrobimy. I crafting. Dobra, mamy wszystko, co nam trzeba. I wyrko. No i pochodnie, wiadomo, co damy koło wyrka, żeby było jak najjaśniej. Dobra, słuchajcie, wydaje mi się, że jesteśmy w miarę bezpieczni. Aczkolwiek wydaje mi się... No nie, no żarcie. A nie, w sumie mamy pieczone ziemniaki. Ale jeszcze wyjdę na zewnątrz, ponieważ przydałyby nam się strzały. O, creeper. Nie, 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 nie chcę z tobą tutaj żadnej konkurencji. Dobra, wychodzimy na zewnątrz, jeszcze strzały musimy ogarnąć. Więc szybko lecę do jakiegoś magazynu znaleźć jedną strzałę, bo i tak mam Infinity na łuku, więc mam nieskończoną ilość strzał. Ale potrzebuję chociaż tej jednej takiej, wiecie. Więc wydaje mi się, że... Gdzie może być taka strzała? Może być... No w zamku raczej na pewno. Dobra, lecimy do... Jak ja dawno w zamku w ogóle nie byłem. Ale ja już czuję się niepewnie wychodząc poza teren młynu, bo tu czuję się ciągle obserwowany przez tego kogoś. Nie wiem, kto to jest, ale chce ewidentnie mnie zniszczyć w tym Minecrafcie. Dobra, lecimy sobie do tego magazynu. Szybko, strzał. O, perfekcyjnie. Dobrze, idealnie już wleciałem. Nie, no ja już potrafię perfekcyjnie się posługiwać tym flakiem. Dobra, lecimy tu na górę. O nie, czekajcie, czekajcie. Tutaj wejdźmy sobie przez Borowika. To jest najszybszy sposób, żeby dostać się do magazynu. Dobra, jesteś... O, i są strzały. Nie, nie ma strzał. Ale dobra, weźmy sobie stąd. Dobra, mamy tą jedną strzałę zapałową. Czy jest tu coś, co jeszcze nam się może przydać? Przejrzyjmy te skrzynki. Tu nic nie ma ciekawego. Tu możemy zabrać sobie ten crafting ewentualnie. O, tu też mamy taki sam, ale to już jeden wystarczy. Weźmy te piece w sumie. Mogą nam się przydać więcej piecy. Czy coś tu jest jeszcze, co byśmy mogli zabrać? Chyba... O, skrzynki. Dobra, skrzynki też weźmy. O, Gold Tosty w ogóle. To jest moja książka donatorów. To nawet nie wiedziałem, że ona tutaj jest. Właśnie gdzieś mi się zapodziała. Ale to nieważne. A zobaczmy w sumie, jakie są tam Gold Tosty. To nieźle. To nie jest ta oficjalna w takim razie książka donatorów. Dobra, czy mamy coś tu jeszcze, co... O! Weźmy to, bo sobie zamurujemy dach tak jakby. Że będziemy wiedzieć, co jest nad nami, ale nie będziemy mieli... Dobra, najwyżej tu jeszcze kiedyś przyjdziemy. Albo wyślemy kogoś, żeby nam przysłał jakieś itemy. Bo musimy tam przetrwać najbliższe kilka dni. Ja nie wiem, jak my tam spędzimy czas, ale trudno, musimy jakoś to przeżyć. Ała. No, szybko. Dobra, zamurujemy, to jest taki... Ta szyba, co wziąłem, to jest taka szyba dach jakby. To nam dodaje modyfikację tutaj na serwerze. Że mamy taki fajny dach z szyby, więc zobaczycie, jak to wygląda zaraz. Lecimy tam do tego młynu. O nie, po polu se poskaczę. O nie, dobra, jednak udało mi się nie poskakać. Aha, no dobra, i tak sobie wskoczyłem na pole. Dobra, lecimy do środka. I to już jest ten moment, w którym nie wychodzimy z młynu. To już jest koniec, definitywny koniec. Musimy tutaj przetrwać jakoś. Mam nadzieję, że nam się to uda. Dobra, lecimy tutaj, do góry. O. Tu już nie ma nic innego, co byśmy potrzebowali. Zamykam te drzwi. Lecę na dół. Ty, no powiem wam, że nawet całkiem ładnie to wygląda. Dobra, i teraz musimy to zamurować. Nie mam żadnego budulca. To jest błąd, który popełniliśmy bardzo spory. Dobra, stawiamy to tu. Wow, ale to... Ciężko się to będzie stawiać. Teraz tak sobie myślę. Ale to chociaż tutaj po tych bokach dajmy, żeby cokolwiek było. Źle postawiłem, ale to jest takie szkło, które mogę rozwalić ręką i mi wypadnie, więc na całe szczęście tego nie tracę. I tak, chociaż tak nie wiem, czy mi starczy w ogóle tej szyby. Jak tak teraz patrzę, tego nie jest wcale... O nie, znowu. Wcale nie mam tego tak dużo, 26 na wypełnienie całej tej dziury, może być ciężko. Dobra, no i tutaj to już muszę zrobić poza odcinkiem, bo to muszę zajść jeszcze po budule, co już nie będę tutaj tyle wam czasu zabierał. Dobra, mamy też łuk na Infinity, więc jak nam braknie pochodni czy coś, to możemy... O, oświetlmy sobie to w ogóle w ten sposób. Zresztą i tak nam znikną te strzały za chwilę, ale przynajmniej będziemy wiedzieli co nieco. I tam jest oponent, którego trzeba pokonać. O. No, gin. Czy nie giniesz? Dobra, zginął, dobra. Słuchajcie, dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się spodobał, koniecznie zostawcie łapkę w górę. Widzimy się już jutro na kolejnym odcinku o godzinie 19:19. Mam nadzieję, że to coś mnie nie dorwie. Trzymajcie się, widzimy się jutro. Na razie. Pa, pa.